nadszedł już czas właściwie spełniania się owego stwierdzenia. Mianowicie wiadomo, że owoce, o ile korzenie wiedzy są gorzkie, o tyle owoce są słodkie. Będziemy już mogli właściwie od począwszy od dzisiejszego wykładu faktycznie cieszyć się słodkością owych owoców naszej wiedzy, dlatego że w porównaniu z pierwszymi zagadnieniami, które były poruszane na jesieni, jakieś pół roku temu, bardzo ogólnymi, bardzo filozoficznymi, obecne zagadnienia są rzeczywiście bardzo proste, a jednocześnie są bardzo ważne. Dotyczą tego, co właściwie najistotniejsze w naszej religii. Dotyczą tego, co jest istotą naszej świętej wiary katolickiej, przynajmniej w jej wymiarze tym właśnie praktycznym. A jednocześnie, jak się okaże, jest tutaj wiele różnych tajemnic, jest wiele różnych nieznanych praktycznie nikomu wątków, które tylko intuicyjnie jakoś, powiedzmy, w sposób powierzchowny pojmujemy, a są jednak czymś bardzo ważnym. Więc jest to rzeczywiście niezwykle ciekawe zagadnienie. Kontynuujemy zatem rozważania dotyczące miłości wlanej, miłości jako cnoty. Skończyliśmy na 7 artykule 25 kwestii, który to artykuł dotyczył zagadnienia, czy grzesznicy miłują samych siebie. Okazywało się, że jednak wcale nie. Natomiast rozpoczynamy dzisiaj od artykułu 8. Czy miłość zobowiązuje do miłowania nieprzyjaciół? Właściwie zagadnienie to jest już samo w sobie tak głębokie i ciekawe, że mogłoby w zupełności wystarczyć na 45 minut czasu, gdybyśmy chcieli je zgłębić, ale będziemy w sposób bardzo syntetyczny omawiać. Jednak zobaczą Państwo, że jest to całkiem zrozumiałe. Można dzięki odniesieniu się do podstawowych zasad, które już poniekąd znamy, można te dość w sumie często trudne i zawiłe i bardzo szczegółowe problemy z łatwością rozwiązywać. A więc wydaje się, że miłość nie zobowiązuje wcale do miłowania nieprzyjaciół. Dlaczego? No dlatego, jeden z zarzutów, które tutaj Tomasz pokazuje, ponieważ miłość, ta, która jest miłością wlaną, czyli miłość nadprzyrodzona, miłość, która jest darem łaski, nie może niszczyć natury. A przecież, pisze Tomasz, wiadomo, że jakakolwiek rzecz, nawet taka bezrozumna, z natury nienawidzi swego nieprzyjaciela. Że jest to zupełnie normalne, żeby swojego nieprzyjaciela nienawidzić, dlatego też miłość wlana, która jest pewną doskonałością, pewnym udoskonaleniem tego, co jest miłością naturalną, nie może przecież, wydawałoby się, być czymś przeciwnym. Następny zarzut, tutaj numer 3. Otóż to bardzo ciekawe, bo Tomasz odwołuje się tutaj do Pisma Świętego, do listu do Koryntian, gdzie święty Paweł pisze, że miłość nie działa obłudnie, bo mogłoby się wydawać pewną przewrotnością to, że ktoś miłuje swoich nieprzyjaciół tak samo, traktując ich jak przyjaciół, bo skoro mamy miłować nieprzyjaciół, a przyjaciół też mamy miłować, to czy nie ma tutaj pewnego rodzaju jakiegoś właśnie fałszu, jakiejś przewrotności, skoro tak samo traktujemy jednych i drugich. Ale z drugiej strony oczywiście autorytet Pisma Świętego, autorytet Ewangelii pokazują nam coś zupełnie innego i to od samego początku stanowiło pewien wyznacznik bycia chrześcijanami. Chrześcijanie potrafili wznieść się ponad nienawiść i potrafili kochać swoich nieprzyjaciół. Ale jak to dokładnie zrozumieć? To jest właśnie kwestia zasadnicza, bo to, że intuicyjnie wiemy, że tak jest, to jest sprawa oczywista, ale mało kto jest w stanie zrozumieć, jak to pogodzić chociażby z tymi zarzutami, które wydają się być tak sensowne, które wydają się być tak przekonywujące, właściwie nie do odparcia. Odpowiedź jest zadziwiająca. Odpowiedź Tomasza brzmi w ten sposób, że miłość nieprzyjaciół może być rozważana trojako. Po pierwsze, gdyby się miłowało nieprzyjaciela, traktując go jako przyjaciela, to faktycznie byłoby, pisze święty Tomasz, przewrotne. Byłoby to sprzeczne nawet z miłością. Dlaczego? Gdyż byłoby miłowaniem tego, co jest złe, co jest po prostu w kimś złe, a tego nie można miłować. Ale też po drugie, miłość nieprzyjaciół można brać pod uwagę
jako miłość wszystkich ludzi z tego właśnie powodu, że są tej samej natury, że są tak samo wszyscy przez Boga odkupieni, że są jako ludzie przeznaczeni do życia w niebie. I tak pojęta miłość jest oczywiście obowiązkiem. Dobrze, to wiemy, że każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej, właśnie będzie potrafił wznieść się ponad te wszystkie ograniczenia i będzie przynajmniej na poziomie swojej woli potrafił kochać swoich nieprzyjaciół. Ale tutaj jeszcze jest trzeci aspekt. Po trzecie, pisze Tomasz, można też brać pod uwagę miłość nieprzyjaciół w poszczególnym wypadku, mianowicie, by ktoś miał miłość do jakiegoś poszczególnego swego nieprzyjaciela. I tego miłość wlana nie domaga się od nas koniecznie, bezwzględnie rzecz biorąc, bo jest niemożliwe, by miłość wlana z konieczności zobowiązywała do aktualnego miłowania wszystkich poszczególnych ludzi. Niemniej jednak taka miłość jest konieczna w znaczeniu gotowości ducha. To znaczy, że jesteśmy w stanie faktycznie taką poszczególną osobę będącą naszym wrogiem miłować miłością wlaną, jako oczywiście nie jako naszego wroga, ale jako tego, który może stać się naszym przyjacielem, może się nawrócić, jest powołaną osobą do tego, żeby kiedyś oglądać Boga w wieczności. Więc widzimy już tutaj na samym początku, że Tomasz będzie w tych zagadnieniach, będzie miał tendencję do tego, żeby rozważać kilka różnych aspektów i całe właściwie zagadnienie będzie się sprowadzało do właściwego rozłożenia akcentów na te poszczególne aspekty, odpowiedniego też wyróżnienia tych aspektów. W jaki sposób jeszcze tutaj Tomasz odpowiada na te zarzuty, o których mówiłem, że są faktycznie bardzo mocne? Otóż na zarzut dotyczący tej naturalnej nienawiści. Każda rzecz ze swej natury nienawidzi tego, co jest przeciwne za to i w stopniu, w jakim jest jej przeciwne. Nieprzyjaciele zaś są nam przeciwni jako nieprzyjaciele. Stąd powinniśmy to właśnie w nich nienawidzić. Gdyż to, że są nam nieprzyjaciółmi, powinno się nam nie podobać. Natomiast nie są oni nam przeciwni, jeśli są brani jako ludzie zdolni do szczęśliwości wiecznej. I jako takich oczywiście musimy ich kochać. Trzeci zarzut, który mówił o pewnej przewrotności. Tutaj Tomasz odpiera w ten sposób. Miłowanie nieprzyjaciół jako właśnie jako nieprzyjaciół, że tak jakbyśmy ich traktowali, czy kochali w nich to, że są naszymi nieprzyjaciółmi, gdybyśmy kochali w nich to, że są nam nieżyczliwi, czy jakby kochali ich złość, ich zło. Otóż takie jest, pisze Tomasz, naganne. Jest naganne i tego miłość oczywiście nie czyni. I właściwie z tego artykułu już wiele rzeczy będzie jakoś wynikało, już w zalążku mieści się tutaj podejście Tomasza do wielu konkretnych problemów. Wobec tego też artykuł 9, czy miłość nakłada konieczność okazywania miłości nieprzyjaciołom znakami, czynami, już można właściwie wywnioskować z tego, co żeśmy przed chwilą mówili, że faktycznie w niektórych sytuacjach będzie to konieczne, ale w innych nie będziemy może już tutaj tego dokładnie rozważać. Natomiast artykuł 10 jest bardzo ciekawy, czy mamy miłować aniołów? Czy mamy miłować aniołów? Wydaje się, że nie. Dlaczego? Chociażby dlatego, że jesteśmy jednak wobec tych aniołów dość, no, jakby są oni wobec nas no, prawie że nieznani. No, nie mamy tutaj na ziemi jakiejś praktycznie żadnej wspólnoty. Jesteśmy bliżsi zwierzętom, jako rodzaj jesteśmy, czyli należymy do rodzaju zwierząt. To jest zarzut numer 2. Zwierzęta są nam bliższe niż aniołowie, bo my i zwierzęta jesteśmy bliscy sobie rodzajem. Lecz do zwierząt nie mamy miłości, jakbyśmy to powiedzieli w artykule 3, a więc nie mamy jej też i do aniołów. Poza tym właśnie nic nie jest bardziej właściwe przyjaciołom jak współżycie, a z aniołami tutaj na ziemi właściwie nie mamy żadnego współżycia. Wobec tego w takim razie miłość do aniołów nie powinna mieć miejsca. Jednak tutaj można też odnieść się do właśnie celu miłości wlanej, a więc do naszego życia w niebie. Skoro ma być ono życiem nie tylko z Bogiem, ale ze świętymi i również z aniołami, wobec tego aniołowie również mają być przez nas kochani miłością nadprzyrodzoną. No i też tutaj na argumenty można znaleźć łatwą odpowiedź. Nie jesteśmy nie mamy wspólnej natury zwierzęcej z aniołami, ale mamy wspólnie z nimi naturę intelektualną, naturę duchową. Poza tym to, że nie obcują z nami zewnętrznie w sposób właściwy,
to wcale nie oznacza, że nie obcujemy z aniołami w sposób duchowy. Oczywiście jest to obcowanie z nami aniołów bardzo wyraźne. Gdybyśmy tylko potrafili popatrzeć na to z perspektywy nieba, wtedy widzielibyśmy, jak wiele zawdzięczamy aniołom. No i teraz w konsekwencji Tomasz pyta się w artykule 11, czy winniśmy miłością wlaną, miłością nadprzyrodzoną, czy winniśmy miłować demonów, czy powinniśmy kochać tych aniołów, którzy odpadli od Boga. I oczywiście tutaj można by właściwie już podobnie jak poprzednio, intuicyjnie czujemy, że faktycznie takiej miłości być nie powinno. Jest to oczywiście słuszna intuicja. Tutaj Tomasz pisze tak, jak wiemy już z artykułu 6, w grzesznikach powinniśmy miłować ich naturę, sam zaś grzech nienawidzić. Imieniem zaś demonów oznaczamy naturę skażoną grzechem i dlatego nie można ich miłować. Jednakże, pomijając dowód zaznaczenia nazwy, pytanie dotyczy duchów zwących się demonami. Czy należy ich miłować? Należy odpowiedzieć, że miłością wlaną można miłować w dwojaki sposób. Pierwszy sposób, jako przyjaźń do kogoś. Otóż przyjaźni z tymi duchami mieć nie możemy. Do istoty bowiem przyjaźni należy chcieć dobra dla przyjaciela. Natomiast dobra życia wiecznego, którego miłość dotyczy, duchom tym od Boga na wieki potępionym nie możemy z miłości dla nich pragnąć. To bowiem sprzeciwiałoby się Bożej miłości, przez którą aprobujemy Jego sprawiedliwość. Innymi słowy, na tym poziomie w żaden sposób nie możemy kochać demonów miłością wlaną. Ale jest jeszcze ten drugi sposób. Drugim sposobem miłujemy coś, gdy pragniemy jego trwania dla czyjegoś dobra. W ten sposób miłujemy bezrozumne stworzenia. Mianowicie pragnąc, by trwały na chwałę Bożą i pożytek ludzki. Jak to zostało wyjaśnione w artykule 3. Tym sposobem i naturę szatanów z miłości też miłować, tą nadprzyrodzoną miłością możemy, a to o tyle, że pragniemy, by te duchy w swych naturalnych wartościach zostały dla Bożej chwały. Więc widzimy od razu, że jest tutaj pewna subtelność i że nasze intuicyjne rozwiązanie jest zasadniczo słuszne, ale okazuje się, że w szczegółach trochę różni się od tego, co pisze święty Tomasz, bo właśnie zauważa jeszcze pewien szczegół związany z miłowaniem natury anielskiej dla Boga, bo ta natura anielska jako taka jest dobra i ona oczywiście stanowi o Bożej wielkości, ona trwa dla Bożej chwały, ponieważ kochamy Boga, to chcemy, żeby Boża chwała również trwała, żeby była jak największa, dlatego kochamy natury aniołów, którzy zostali też tymi upadłymi aniołami. Bardzo interesujący artykuł 12. Czy wliczenie czterech przedmiotów, które mamy miłować miłością wlaną, mianowicie Bóg, bliźni, nasze ciało i nasza jaźń, jest stosowne? Samo to określenie wywodzi się od świętego Augustyna. Natomiast tutaj Tomasz pokazuje, że wszystkie te cztery elementy, to znaczy Bóg, to znaczy właśnie bliźni, nasza dusza, nasze ciało, wszystkie jakoś ze sobą są powiązane. A więc po pierwsze, w tym udziale jedno jest, co należy uważać za początek, z którego to szczęście wieczne wypływa. To jest oczywiście Bóg. Drugim jest to, co w tym szczęściu bezpośrednio uczestniczy, a tym jest oczywiście człowiek i anioł. Trzecim jest to, na co w pewien sposób szczęśliwość wieczna spływa i to jest oczywiście nasze ciało. Czyli nasze ciało też mamy wobec tego kochać miłością wlaną, nadprzyrodzoną, ponieważ na nie jakby spływa nadmiar szczęśliwości wiecznej. Czyli jakby mimo tego, że ciało nie jest czymś, co od razu po śmierci do nieba idzie, z wyjątkiem Matki Najświętszej, Pana Jezusa, to jednak również mamy być kochane miłością wlaną, nadprzyrodzoną. Okaże się jednak, że ta miłość do ciała będzie oczywiście w pewnym porządku umieszczona. No i to jest zresztą kwestia kolejnej, zagadnienie, które będzie poruszane w kolejnej kwestii, zagadnienie porządku miłości. Bo tutaj już widzimy, że w tego typu rozważaniach bardzo istotna jest kwestia pewnego porządku, że coś jest ważniejsze od czegoś innego. To, że mamy kochać Boga ponad wszystko, skoro Bóg jest początkiem, to jest oczywiste, jest ostatecznym celem, początkiem,
to, że mamy kochać bliźniego jako tych, którzy są współuczestnikami w naszym szczęściu wiecznym, no i że własną duszę mamy oczywiście kochać, od której jakby zależy szczęście też naszego ciała, na którą się przelewa, to wszystko jasne, ale teraz pozostaje bardzo złożone często zagadnienie, w jaki sposób tą hierarchię odpowiednio ustawić. Co mamy kochać bardziej, a co mamy kochać mniej? Zagadnienie 26 jest temu poświęcone. Więc w pierwszym artykule Tomasz zastanawia się, czy w miłości w ogóle można wyróżnić taki porządek kolejności. I oczywiście odpowiedź jest pozytywna, jak najbardziej. Jak najbardziej musimy trzymać się takiego porządku ustalonego w stosunku do tego pierwszego początku, czyli do Boga. W artykule drugim, czy Bóg ma być miłowany bardziej niż bliźni? To jest jakby dość oczywiste, że na pewno tak będzie Tomasz twierdził. I też tutaj odpowiedź jest właśnie taka. Każda miłość odnosi się pierwszorzędnie ku temu, w czym przede wszystkim zawarte jest dobro, na współudziale, w którym się opiera. I tak przyjaźń polityczna odnosi się w pierwszym rzędzie ku temu, kto rządzi państwem, jako temu, od którego zależy całość społecznego dobra państwa. I dlatego jemu przede wszystkim należy się lojalność i posłuszeństwo do obywateli. Natomiast przyjaźń miłości wlanej opiera się na współudziale w szczęśliwości wiecznej, będącej w swej istocie w Bogu jako w pierwszym początku, z którego spływa na wszystkich mogących w tym szczęściu uczestniczyć. A więc odpowiedź dość jasna, ale ciekawe jest to powiązane nie pomiędzy szczęściem w niebie i Bogiem jako tym źródłem, a właśnie tym początkiem władzy politycznej. Zobaczmy, że tutaj Tomasz odnosi się często do przykładów, które jakby skądinąd są jakby pewnym przedmiotem konkretnej naszej wiedzy o myśli świętego Tomasza. W takich jakby zupełnie jakby czysto teologicznych rozważaniach można często znaleźć odniesienia do jakichś konkretnych, właśnie takich bardzo praktycznych, filozoficznych, przynajmniej takich tak zagadnień. W trzecim artykule, czy miłością wlaną człowiek powinien więcej miłować Boga niż siebie? To jest jedno z takich głębszych, zdecydowanie bardziej i teologicznie, i filozoficznie zagadnień, czy bardziej powinniśmy kochać Boga niż siebie, miłością nadprzyrodzoną. Odpowiedź. Od Boga możemy otrzymać dwojakie dobro. Dobro natury i dobro łaski. Na udzielaniu się nam przez Boga dóbr naturalnych opiera się miłość naturalna, mocą której człowiek o niezepsutej naturze miłuje Boga nade wszystko i więcej niż siebie samego. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo moi drodzy, to ojciec Garrigou Lagrange także w Trzech okresach życia wewnętrznego dokładnie opisuje, że gdyby nie grzech pierworodny, to kochalibyśmy Boga naturalną miłością bardziej niż samych siebie. Taka naturalna miłość, to, że bardziej się kocha coś niż samego siebie, to nawet u pogan możemy zobaczyć. No nierzadko jesteśmy, no może nie świadkami tak dosłownie, ale znamy z historii, z różnych też jakichś tam dzieł literackich, różnych tam filmów i tak dalej, przykłady takich bohaterów, którzy potrafili swoje życie oddać za ojczyznę, potrafili kochać ją bardziej niż samych siebie. I jest tutaj jakby pewna taka bardzo głęboka prawda filozoficzna w tym zawarta, ponieważ tak właśnie jest w naturze, że zasadniczo część bardziej kocha całość niż samą siebie. Możemy to zaobserwować także w przypadku zwierząt, tych bytów nie pozbawionych rozumu, które często poświęcają siebie samych po to tylko, by przetrwał gatunek. To jest coś, co możemy w przyrodzie u wielu gatunków zaobserwować. Właściwie można powiedzieć, że to jest coś zupełnie jakby powszechnego. I Tomasz też to tutaj wspomina. To nie tylko człowiek, ale każde stworzenie na swój sposób, a więc miłością albo rozumną, albo zmysłową, albo co najmniej naturalną, jak kamienie. Zaraz powiem, co to jest ta miłość naturalna. I wszystko, co nie ma zdolności poznawczej, ponieważ każda rzecz będąca częścią ze swej natury bardziej miłuje wspólne dobro całości niż swoje własne. To ujawnia się w działaniu. Naczelną skłonnością każdej rzeczy, będącej częścią, jest przyczyniać się do wspólnego pożytku całości. I to oznacza nic innego jak to, że gdyby nie grzech pierworodny, to ludzie by faktycznie jakby dążyli do Boga jako do tego największego takiego, trochę tak jak planety, można powiedzieć na poziomie właśnie tego naturalnego dążenia, one dążą do właśnie do jakiegoś środka masy, one właśnie próbują jakoś, najpierw łączą się, tworząc
drobinki materii, tworząc jakieś większe obiekty, tak tworzą się pierwsze gwiazdy, galaktyki i właściwie cały ruch tych obiektów też jest temu podporządkowany. Można powiedzieć, że właśnie prawo grawitacji jest niczym innym jak takim naturalnym odpowiednikiem tej naturalnej miłości, naturalnej, to znaczy tej, która nie jest darem łaski, ale która jest czymś w stworzeniu jakby wpisanym, jest i naturą tego stworzenia rozumnego czy zmysłowego, czy właśnie nawet to bezrozumne stworzenie ma pewnego rodzaju takie właśnie naturalną taką miłość, pożądanie naturalne, które bardzo przypomina właśnie tą miłość, tylko w sposób niedoskonały realizuje tą miłość, którą my mamy jako istoty rozumne realizować. A więc gdyby nie grzech pierworodny, człowiek kochałby Boga bardziej niż samego siebie. Tak naucza święty Tomasz. Ta skłonność uwidacznia się w cnotach politycznych, dzięki którym, gdy zajdzie potrzeba, obywatele poświęcają swe majątki, a nawet swe życie dla dobra społeczeństwa. A jeszcze bardziej sprawdza się w przyjaźni wynikłej z miłości wlanej, opartej na udzielaniu darów łaski. Dlatego mocą miłości wlanej człowiek powinien miłować Boga, który jest dobrem wspólnym wszystkich, więcej niż siebie samego, jako że szczęśliwość jest w Bogu, jako we wspólnym i źródłowym początku wszystkich tych, którzy w tej szczęśliwości mogą brać udział. Czyli to oznacza, że człowiek, który kocha, naprawdę kocha Boga miłością wlaną, on nie tyle pragnie Boga dla siebie, co pragnie przede wszystkim jakby siebie dla Boga. To oczywiście nie wyklucza szczęścia, którego oczekuje, to nie wyklucza nadziei, ale można powiedzieć, wykracza poza nią. Bo bardziej pragnie jakby Boga, w cudzysłowie, uszczęśliwić sobą, niż jakby samemu podnieść korzyść z miłowania Boga. I następny artykuł. Czy człowiek powinien z miłości, czyli czy powinien na poziomie miłości wlanej, bardziej kochać siebie niż bliźniego? To jest jeden z takich rzeczywiście interesujących, bo tutaj czy człowiek powinien z miłości bardziej kochać siebie niż bliźniego? Wydaje się, że nie. Dlaczego? Jeden z zarzutów. Tego, kogo bardziej kochamy, staramy się jak najmniej urazić. Czy człowiek z miłości sam ponosi szkodę, by od niej uchronić bliźniego według Księgi Przypowieści. Kto nie zważa na szkodę z powodu przyjaciela, sprawiedliwym jest. Przeto człowiek powinien z miłości bardziej miłować bliźniego. I też tutaj jest zarzut z pierwszego listu do Koryntian. Tam powiedziano, miłość nie szuka swego, lecz miłujemy najbardziej tego, komu życzymy najlepszego dobra. Przeto niektórzy nie kochają siebie bardziej niż bliźniego. Ale z drugiej strony jest przecież napisane, zobaczmy, że przykazanie miłości bliźniego ma bardzo charakterystyczną strukturę, bo ono nam każe miłować bliźniego jako samego siebie. Jakby odnosi miłość do bliźniego do miłości do siebie samego. Wynika z tego, że miłość człowieka do siebie jest niejako wzorem dla miłości, którą mamy dla drugiego. Przeto człowiek winien bardziej kochać siebie, aniżeli bliźniego. To jest może najbardziej zadziwiające. To jakby nie jest aż tak już intuicyjne. Ale bardzo dobrze Tomasz to uzasadnia. Dlaczego tak jest? Pisze w ten sposób. Człowiek ma naturę duchową i cielesną. Mówiąc, że człowiek miłuje siebie, rozumie się przez to, że kocha swoją naturę duchową. Jak to wyżej zostało stwierdzone. I pod tym względem człowiek powinien bardziej miłować siebie po Bogu niż kogokolwiek innego. To jest właśnie zadziwiające. Że po Bogu powinniśmy najbardziej samych siebie kochać. Wynika to z pobudki miłowania. Jak wiemy, Boga miłujemy jako pierwszą podstawę dobra, a na tej podstawie opiera się miłość wlana. Siebie miłuje człowiek z powodu udziału w tym dobru, zaś bliźniego miłuje z powodu współtowarzystwa w tym udziale. Otóż współtowarzyszenie jest powodem miłowania, bo jest jakimś zjednoczeniem w Bogu. Stąd też, jak jedność jest czymś więcej niż zjednoczenie, tak samo fakt, że człowiek sam bierze udział w dobru Bożym, jest większym powodem dla miłowania niż fakt współstowarzyszenia się z kimś w tym udziale. Dlatego człowiek powinien więcej siebie niż bliźniego miłować miłością wlaną. Tu rozumiemy, dlaczego celem uratowania bliźniego od grzechu człowiek nie powinien narażać się na zło grzechu, które to zło wyklucza udział w szczęśliwości wiecznej. I to jest właśnie zadziwiające. Tutaj na te zarzuty jeszcze warto przeczytać odpowiedzi. Więc po pierwsze, człowiek powinien ponosić szkody na ciele dla przyjaciela i w tym właśnie bardziej miłuje siebie.
swej części duchowej, gdyż na tym polega doskonałość cnoty, która przecież jest dobrem duszy. Czyli to, że potrafi ktoś z miłości do bliźniego oddać swoje życie, to tylko właśnie dlatego, że bardziej swoją duszę kocha, bo w ten sposób jest cnotliwym, skoro potrafi ofiarować swoje życie. Natomiast w sprawach duchowych człowiek nie powinien brać na siebie szkody grzechowej celem uwolnienia bliźniego od grzechu, jak to w samym artykule zostało powiedziane. Czy na trzeci zarzut. Według Augustyna zasadę miłość nie szuka swego należy rozumieć, że miłość wyżej stawia dobro społeczne niż dobro własne. Zawsze bowiem dla każdego dobro społeczne jest bardziej godne miłości, bo przecież dla części jako takiej dobro całości jest godniejszym przedmiotem miłowania niż własne dobro cząstkowe, jak wiemy z artykułu poprzedniego. A więc widzimy już, że pewne szczegóły nauczania świętego Tomasza, chociaż bardzo dobrze uzasadnione teoretycznie, bardzo logiczne, wynikające wprost z tych pryncypiów, które zostały przez niego podane czy zbadane, jednak te szczegóły się trochę różnią od tego, co moglibyśmy tak intuicyjnie twierdzić. W artykule 5. Czy człowiek bardziej powinien miłować bliźniego niż własne ciało? Wydaje się, że nie. Ale tutaj z drugiej strony jednak Tomasz odpowiada, tutaj się posługując cytatem z Augustyna, winniśmy bardziej miłować bliźniego, aniżeli własne ciało. To jest akurat dość zrozumiałe, natomiast zobaczmy, jak Tomasz to uzasadnia. Jak wiemy, miłością wlaną bardziej należy miłować to, co ma w sobie pełniejszy powód do miłowania tą miłością. Otóż wspólnota w pełni udziału w szczęśliwości jest większym powodem radości niż udział w szczęśliwości drogą przelania się nadmiaru, bo ciało jest uczestnikiem czy współuczestnikiem tego życia nadprzyrodzonego w niebie, życia chwały, które dotyczy w pierwszej kolejności duszy, właśnie jakby tą drogą nadmiaru. Natomiast bliźni już jakby w większym stopniu zdecydowanie. Dlatego więcej mamy miłować bliźniego, mianowicie jego zbawienie, niż nasze własne ciało. Artykuł 6. Czy jeden bliźni powinien być miłowany bardziej niż drugi? No tutaj już zaczynamy powoli dochodzić do tych najciekawszych, powiedzmy, kwestii, bo artykułów, ale takich pytań, które rzeczywiście najtrudniej samemu byłoby, gdybyśmy sami byli zostawieni z takim pytaniem, no tutaj moglibyśmy trochę pobłądzić, że ciężko byłoby nam po prostu trafić na ten właściwy trop, a święty Tomasz tutaj rzeczywiście bardzo szybko trafia. Więc wydaje się oczywiście, że nie powinniśmy. No bo według Augustyna wszystkich należy miłować na równi, ponieważ jednak wszystkim pomóc nie możesz, tutaj to jest dalej cytat z Augustyna, powinieneś najbardziej zająć się tymi, którzy stali ci się bliscy czasem, miejscem czy czymś innym. Więc tutaj wnioskuje Tomasz, że nie należy miłować jednego bliźniego więcej niż drugiego. Inny zarzut. Gdzie jest jeden i ten sam powód miłowania, tam też nie powinna być nierówność miłości, lecz jeden i ten sam jest powód miłowania wszystkich bliźnich, a mianowicie Bóg. Według Augustyna. Przeto wszystkich bliźnich powinniśmy miłować na równi. I po trzecie, według filozofa, czyli Arystotelesa, kochać znaczy chcieć dla kogoś dobra, lecz wszystkim bliźnim życzymy jednego dobra, mianowicie życia wiecznego. Powinniśmy zatem wszystkich bliźnich miłować na równi. Ale tutaj z drugiej strony jednak Tomasz nawiązuje do Księgi Kapłańskiej, gdzie jest napisane, kto by złorzeczył ojcu lub matce, śmiercią niech umrze. Ale tego nie nakazano w stosunku do tych, którzy złorzeczą innym ludziom. Wobec tego to z tego jakby wynika, skoro bowiem bardziej grzeszy ten, kto przeciw temu, jakby ciężej grzeszy ten, kto działa przeciw miłości niektórych bliźnich niż innych. Wobec tego to oznacza, że pewnych bliźnich należy kochać bardziej niż innych. I tutaj właśnie zaczynają się te najważniejsze zagadnienia, najciekawsze jakby też z takiego, powiedzmy, aktualnego punktu widzenia. Odpowiedź jest następująca. Co do tego pytania były dwa zdania. Niektórzy mówili, że wszyscy bliźni mają być równomiernie miłowani pod względem afektu, uczucia, ale nie co do zewnętrznego efektu. Twierdząc, że porządek miłowania rozumieć należy w odniesieniu do czynienia zewnętrznych dobrodziejstw, które bardziej winniśmy okazywać naszym bliskim aniżeli obcym. Natomiast wewnętrzny afekt powinniśmy mieć dla wszystkich na równi, nawet dla nieprzyjaciół. Czyli tak samo kochać mamy nieprzyjaciół, jak przyjaciół. Tak? Bo skoro mamy wszystkich kochać, no tych nieprzyjaciół kochać jako tych, którzy no, potrzebują nawrócenia, jako są tymi, powiedzmy, jeszcze nie dlatego, że są wrogami, ale mimo wszystko tak samo jak przyjaciół. Zdanie to jednak nie zgadza się z rozumem, zauważa Tomasz. Przecież afekt miłości będący skłonnością pochodzącą z łaski
nie jest mniej uporządkowany niż dążenie wrodzone, będące skłonnością natury, jako że obie te skłonności pochodzą z mądrości Bożej. W przyrodzie widzimy, że przyrodzona skłonność rzeczy jest dostosowana do czynności, czy też do ruchu właściwego dla natury rzeczy. I tak Ziemia ma większą skłonność ciążenia nad wodą, ponieważ jej właściwością jest być pod wodą. Wobec tego, czyli chodzi o to, że w naturze widzimy pewnego rodzaju różnorodność rzeczy i to musi jakoś odpowiadać temu, co widzimy w świecie łaski. Wobec tego ta miłość na poziomie łaski nadprzyrodzona też musi być dostosowana do tego, co ma być dokonywane zewnętrznie, tak mianowicie byśmy w stosunku do ludzi, wobec których trzeba być bardziej dobroczynnym, mieli też mocniejszy afekt miłości. Czyli na poziomie nie tylko jakby uczuć, ale też i właśnie naszej skłonności woli musi być ten afekt inny, nie tylko w sensie efektu, w sensie afektu również. Należy przeto powiedzieć, że także pod względem afektu jednych spośród bliźnich trzeba miłować więcej aniżeli innych. Powodem tego jest to, iż skoro źródłem miłości jest Bóg i sam miłujący, to jest właśnie bardzo ważne, bo tutaj są te dwa źródła miłości, bo z jednej strony Bóg jako początek i źródło, a z drugiej strony jest sam miłujący. Są te dwa źródła i stąd jakby będą płynęły różnego rodzaju trudności w określeniu, kogo należy kochać bardziej, a kogo mniej. Więc mamy te dwa źródła miłości i dlatego koniecznym jest, by afekt miłości większym był w stosunku do tego, kto do jednego z tych źródeł bardziej się zbliży. Jak bowiem wiemy z artykułu pierwszego, we wszystkich rzeczach, które mają początek, porządek ich pochodzi ze stosunku do tego początku. Im bliżej są tego początku, tym są oczywiście jakoś doskonalsze. W artykule 7. Czy mamy bardziej miłować lepszych, czy też bardziej z nami związanych? No i tutaj doszliśmy do jednego z tych kluczowych właściwie dla dzisiejszego wykładu zagadnień. Właśnie kogo mamy bardziej kochać? Lepszych, czy tych, którzy są nam bliżsi, którzy z którymi mamy więcej wspólnego? I tutaj wydaje się, że bardziej lepszych, no bo po pierwsze to, co z żadnego powodu nie może być nienawidzonym, powinno być bardziej miłowanym od tego, co z jakiegoś powodu nienawidzonym być może. Lecz osoby nam bliższe powinny być z pewnego powodu nienawidzone, jak to czytamy u Łukasza. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca i matki itd. Ludzie zaś dobrzy z żadnego powodu nie powinni być nienawidzeni. Stąd wydaje się, że lepsi winni być bardziej miłowani aniżeli bliżsi. Po drugie, przez miłość człowiek upodabnia się do Boga najbardziej, lecz Bóg bardziej miłuje lepszego. To też jest, skąd to Tomasz wie, bo to jest jedno z pierwszych zagadnień, które Tomasz poruszał w części, pierwszej części Sumy Teologicznej, w kwestii 20, artykuł 2 bodajże, czy 3. Tam jest właściwie jakby bardzo głęboka myśl zawarta, mianowicie to, że jakby związek między miłowaniem przez Pana Boga i tego, jakie stworzenie jest. To znaczy ostatecznie jest tak, że stworzenie jest lepsze, ponieważ jest bardziej przez Boga miłowane. A więc Bóg kocha w różnym stopniu. Więc właśnie lepszego kocha Bóg bardziej. Stąd i tak, w takim razie zarzut mówi, stąd i człowiek powinien bardziej miłować lepszego, aniżeli tego, który jest bliższy samemu człowiekowi. Po trzecie, w każdej przyjaźni bardziej godnym kochania jest to, co bardziej jest bliskie podstawą przyjaźni. A przyjaźnią bowiem bardziej naturalną kochamy tych, którzy są nam z natury bardziej bliscy, jak na przykład rodzice czy dzieci. Lecz przyjaźń miłości wlanej opiera się na czymś innym, bo nie opiera się na naszych więzach rodzinnych, ale na wspólnocie wiecznej szczęśliwości, do której bardziej przynależą lepsi niż nam bliżsi. Wobec tego znowu wydaje się, że powinniśmy przede wszystkim kochać tych, którzy są lepsi. I dlatego tutaj zadziwiająca jest odpowiedź Tomasza. Powiedziane jest dzisiaj do Tymoteusza. Jeśli ktoś o swoich, a zwłaszcza o domownikach, nie ma pieczy, wiary się zaparł i gorszy jest od poganina. Przeto, wnioskuje Tomasz, powinniśmy mieć więcej miłości do bliższych, aniżeli do lepszych. Ale teraz właśnie odpowiedź, która wyjaśni nam, w jaki sposób pogodzić ze sobą te skrajności. Bo z jednej strony faktycznie no, lepsi są po prostu lepsi, są bliżsi Bogu, a skoro kochamy Boga i miłość do Boga jest podstawą do miłości w stosunku do miłości do bliźniego, w takim razie dlaczego nie kochać właśnie lepszych przede wszystkim niż nam bliższych. Ale Tomasz odpowiada w ten sposób. Każdy czyn powinien być dostosowany do przedmiotu i do czyniącego podmiotu. Od przedmiotu pochodzi jego gatunek.
od mocy czyniącego stopień jego natężenia. To, że od przedmiotu pochodzi jego gatunek, chodzi po prostu o to, że tych, którzy są lepsi, powinniśmy kochać miłością jakby większą w tym sensie, że powinniśmy dla nich znaczy życzyć im większego szczęścia, większej doskonałości, większej nagrody. Ci, którzy są lepsi, powinni być kochani przez nas w taki sposób, byśmy po prostu chcieli dla nich jakby większego dobra niż dla tych, którzy są mniej doskonali. Ale z drugiej strony miłość zależy również od właśnie tego samego podmiotu, tego, który czyni, znaczy ten akt, dokonuje tego aktu miłości. I tutaj stopień jego natężenia miłości wobec tego powinien być właśnie większy w stosunku do tych, którzy są nam bliżsi. I w ten sposób można ostatecznie to wyjaśnić. Więc może to przeczytam, żeby to było jasne. Przedmiotem miłowania płynącego z miłości wlanej jest Bóg, zaś miłującym jest człowiek. Tu więc różnicę gatunkową w miłowaniu bliźniego ujmuje się podług jego stosunku do Boga. Większego dobra życzymy temu bliźniemu, który jest bliższy Bogu. Właśnie większego dobra mamy mu życzyć. Bo chociaż dobro, którego miłość życzy każdemu, samo w sobie jest jedno, a jest nim szczęśliwość wieczna, wszyscy przecież mają, są szczęśliwi w niebie, to jednak zachodzi w nim różnica co do stopnia, zależnie od różnicy zachodzącej w udziale w nim. Otóż miłość ma to do siebie, że chce iść po linii sprawiedliwości Bożej, zgodnie z którą im człowiek jest lepszy, tym pełniejszy ma udział w szczęśliwości. I to stanowi gatunek miłowania. Natomiast natężenie miłowania ujmujemy od strony miłującego człowieka. Tutaj człowiek miłuje goręcej ludzi sobie bliższych, życząc im stosownego dobra, niż ludzi lepszych ku większemu dobru. Czyli bliższych sobie ludzi mamy kochać gorętszą miłością, ale jednocześnie życzyć im mniejszego dobra niż tym, którzy są lepsi. Ale tu jeszcze jest jedna różnica, Tomasz pisze, bo niektórzy bliźni są nam bliżsi pochodzeniem naturalnym, którego pozbyć się nie można, bo każdy jest tym, czym się urodził. Natomiast dobroć cnoty, którą człowiek staje się bliższy Bogu, może zbliżać się lub oddalać, zależnie od tego, czy się zwiększa, czy zmniejsza. Mogą więc miłością wlaną chcieć, by ten, kto mi jest bliższy krwią, był lepszy od kogoś innego, by w ten sposób mógł dojść do wyższego stopnia szczęśliwości. I tu jeszcze jest kolejna kolejny szczegół. Jest jeszcze inny sposób większego miłowania osób nam bliskich. Mianowicie miłowanie to może być wielostronniejsze. W stosunku bowiem do tych, którzy nie są nam bliscy, mamy tylko miłość przyjaźń. Natomiast do tych, którzy są nam bliscy, mamy odpowiednio do różnych powiązań ich z nami i inne jeszcze przyjaźnie. Ponieważ zaś dobro, na którym opiera się wszelka czesna przyjaźń, jest podporządkowane jako swemu celowi dobru, na którym opiera się miłość nadprzyrodzona, wynika z tego, że miłość nakazuje czyny każdej innej przyjaźni. Może więc miłość nakazać miłowanie kogoś dlatego właśnie, że jest krewny lub że jest współobywatelem lub dla jakiegokolwiek godziwego powodu, który może skierować do celu miłości. Tak zatem dzięki miłości jako takiej lub jako nakazującej miłujemy osoby bardziej nam bliskie na wiele sposobów. Widzimy więc, że u Tomasza będą i właściwie te dwie zasady tutaj będą ciągle jakoś rozważane. Z jednej strony ktoś jest doskonalszy, bliższy Bogu, z drugiej strony ktoś jest bliższy nam. I w jaki sposób mamy to teraz porównywać? A więc tu w artykule 8, czy powinniśmy miłować przede wszystkim ludzi złączonych z nami więzami krwi, i można się domyśleć już, że na bazie tego, co słyszeliśmy przed chwilą, że faktycznie tak będzie i faktycznie tak święty Tomasz, rzeczywiście tak święty Tomasz naucza, że przede wszystkim mamy właśnie kochać tych, którzy są z nami złączeni więzami krwi. Przeciw temu trzeba tak. Szczególniejszą miłością powinniśmy darzyć osoby związane z nami węzłem pochodzenia cielesnego. To jest oczywiście już w oparciu o 10 przykazań. Jak wiemy z artykułu poprzedniego, ludzi bardziej nam bliskich mamy obowiązek bardziej miłować miłością wlaną. Już to pod względem większej żywości miłowania, czy też dlatego, że więcej jest powodów do ich miłowania. Żywość miłowania pochodzi z łączności zachodzącej między miłowanym a miłującym. Dlatego czyjeś miłowanie odnoszące się do różnych osób należy oceniać różnicą powodów ich połączeń z nim. By mianowicie każda była miłowana bardziej niż druga, zależnie od stosunku, jaki go z nią łączy, który jest powodem jej miłowania. Ponadto należy porównać jedną miłość z drugą, porównując między sobą łączność jednych osób
z łącznością drugich. Zgodnie z tym trzeba stwierdzić, iż przyjaźń między krewnymi opiera się na łączności pochodzenia. Przyjaźń między obywatelami opiera się na przynależności tego samego państwa, a przyjaźń towarzyszów broni na wspólnocie służby wojskowej. Stąd wniosek, że krewnych powinniśmy miłować bardziej w sprawach należących do natury. Innymi słowy, tutaj Tomasz pokazuje, że jeszcze jakby cały ten szkopuł też polega na tym, że musimy to wszystko jeszcze robić w różnych kontekstach. I jeżeli rozpatrujemy kontekst taki, powiedzmy, związany z takim, powiedzmy, najbardziej, no powiedzmy, jakiś polityczny, to wtedy tych, którzy są naszymi współobywatelami, mamy kochać najbardziej. W sprawach wojny tych, którzy są naszymi towarzyszami broni. W sprawach rodzinnych tych, którzy są właśnie związani z nami więzami krwi. Tak właśnie to ma wyglądać. Dlatego, i tak pisze Tomasz, że tak się powszechnie czyni, bo na ślub zaprasza się krewnych przede wszystkim. Przede wszystkim rodzicom należy się od nas utrzymanie i cześć. I tak podobnie ma się w innych przyjaźniach. W artykule 9. Czy człowiek bardziej miłować ma syna czy ojca? Tutaj już w ogóle jest pytanie, które wydaje się być takie, no, nietypowe, bo w jaki sposób mamy to niby oceniać? To przecież wydawałoby się zależeć zupełnie od kontekstu, od tego, z jakim synem czy ojcem mamy do czynienia. I Tomasz będzie tutaj dość jakby świadomy tego, że ostatecznie zależy to od wielu czynników, ale ciekawe, że można na bazie tych pryncypiów, które podał, można tego typu kwestie rozstrzygać. A więc czy człowiek bardziej ma miłować syna czy ojca? Wydaje się, że bardziej powinniśmy miłować swe dzieci niż swych rodziców. Dlaczego? Po pierwsze, bardziej powinniśmy miłować tego, komu powinniśmy świadczyć więcej dobrodziejstw. Otóż więcej dobrodziejstw powinniśmy świadczyć dzieciom niż rodzicom, co potwierdza apostoł w 2 liście do Koryntian. Dlatego, że, jak pisze tam apostoł, dzieci nie mają zbierać dla rodziców, tylko rodzice dla dzieci. Stąd też należy bardziej kochać dzieci. Po drugie, łaska dopełnia naturę. Otóż z natury rodzice bardziej miłują swe dzieci, aniżeli są przez dzieci miłowani, jak to stwierdza Arystoteles. Stąd też bardziej należy miłować też na poziomie nadprzyrodzonym dzieci niż rodziców. Po trzecie, miłość zestraja ludzkie uczucia z Bogiem, ale Bóg bardziej miłuje dzieci, niż one Jego miłują. Wobec tego też i my mamy bardziej kochać dzieci niż rodziców. Ale z drugiej strony, tutaj jest odniesienie do świętego Ambrożego, który stwierdził, że na pierwszym miejscu należy miłować Boga, na drugim rodziców, a na trzecim dzieci i domowników. I tutaj Tomasz zauważa znowu, że właśnie musimy to rozważać z obu stron. Po pierwsze od strony przedmiotu, czyli należy miłować bardziej to, co ma w sobie więcej dobra, co jest bliższe Bogu. I tutaj oczywiście bliższy Bogu będzie rodzic, jako ten, który jest jakby początkiem, który jest, dlatego właśnie tutaj należy bardziej kochać pod tym względem ojca niż syna, ponieważ miłujemy w nim wzgląd początku, a początek ma w sobie treść dobra wyższego rzędu, pisze Tomasz, czyli właśnie bardziej do Boga podobnego. Po drugie, stopień miłowania ocenia się od strony miłującego. I tutaj odwrotnie, tu miłuje się bardziej to, co jest z nim bardziej złączone. No i właśnie, tak więc syn ma być miłowany więcej niż ojciec, bo pod tym względem syn jest bliższy człowiekowi niż ojciec. Dlaczego? Też Tomasz to tłumaczy. Po pierwsze, rodzice miłują swe dzieci jako cząstkę siebie. Ojciec zaś nie jest cząstką dziecka. Dlatego miłowanie dziecka przez ojca jest podobne do miłości, jaką ktoś ma do siebie samego. Po drugie, rodzice lepiej wiedzą, to jest ciekawe, po drugie, rodzice lepiej wiedzą, że one są ich dziećmi niż odwrotnie. Po trzecie, syn jest bliższy ojcu jako jego cząstka niż ojciec dla syna, wobec którego ma się jako początek. Po czwarte, też tutaj bardzo realistyczne, rodzice dłużej dziecko miłowali niż odwrotnie, bo dziecko zaczyna kochać rodziców od pewnego momentu dopiero. Ojciec bowiem zaczął miłować zaraz, a syn dopiero z biegiem czasu, a im zaś miłowanie trwa dłużej, tym jest mocniejsze. Stosownie do słów Eklezjastyka, nie opuszczaj starego przyjaciela, bo nowy nie będzie doń podobny. Widzimy więc, że ostatecznie, mimo tego, że to zależy od wielu różnych czynników, ostatecznie tak można podać pewną zasadę i to samo będzie się odnosiło do innych tego typu porównań, bardzo trudnych samych w sobie, na przykład czy człowiek powinien bardziej miłować swą matkę czy ojca? No to już mało kto dzisiaj by się odważył na zadanie takiego pytania. Tomasz nie to, że zadał, to jeszcze zasadniczo odpowiedział. I na rzecz, że jest to dość już subtelne, bo tutaj wydaje się, że bardziej matkę. Dlaczego? No bo po pierwsze, według filozofa w rodzeniu niewiasta daje człowiekowi ciało, nadaje ten element cielesny, a jeśli chodzi o duszę, to człowiek ma ją od Boga, nie od ojca. Dlatego jakby więcej zawdzięcza matce w dziele rodzenia niż
ojcu, dlatego matkę powinien bardziej miłować. Po drugie, bardziej powinien miłować matkę dlatego, ponieważ powinno się bardziej kochać tego, kto jego bardziej miłuje, a matka bardziej miłuje swe dziecko niż ojciec, co Arystoteles już wiedział. To jest cytat: matki miłują dzieci bardziej, bo więcej cierpią w rodzeniu i lepiej niż ojcowie wiedzą, że to są ich dzieci. Dlatego matkę należy miłować bardziej niż ojca. Po trzecie, większy należy się afekt miłości temu, kto się więcej dla nas trudził. Zgodnie z powiedzeniem listu do Rzymian: pozdrówcie Marię, która wiele dla nas pracowała. Otóż matka więcej pracuje przy porodzie i wychowywaniu niż ojciec, co wyraża Eklezjastyk: nie zapominaj jęków matki twojej. Powinien więc człowiek bardziej miłować matkę niż ojca. Ale właśnie, z drugiej strony, jednak to jest święty Hieronim i cyta z niego: po Bogu Ojcu wszystkich powinno się miłować ojca, matkę zaś wymienia na drugim miejscu. I dlaczego tak jest? I znowu mamy tutaj odpowiedź w tych pryncypiach, które Tomasz nam przedstawił. Więc tutaj, oczywiście Tomasz tutaj zauważa bardzo realistycznie, że w poszczególnych wypadkach może zajść wielka różnica, czy odległość w cnocie, czy w złości, także według filozofa powoduje to zanik lub zmniejszenie przyjaźni. Stąd też tutaj Ambroży też to wyraża w ten sposób, że dobra służba domowa wyżej stoi niż złe dzieci. Czyli wszystko właśnie zależy od tego, kto jest bardziej cnotliwy. Ostatecznie w praktyce zależy właśnie od tego. Ale jednak patrząc na to jakby bezwzględnie, nie uwzględniając kontekstu, to ojciec ma być miłowany więcej niż matka. Dlaczego? Dlatego, że ojciec ma właśnie to większe podobieństwo do Boga. Jest w większym stopniu tym początkiem. Jest początkiem na sposób czynny, matka na sposób bierny. Tutaj oczywiście jakby dla nas jest to takie bardziej intuicyjne niż ścisłe, bo u Tomasza jakby wiąże się to z takim specyficznym dla tamtej wiedzy przyrodniczej sposobem rozmnażania, który jest po prostu, wiemy dobrze, z wiedzy przyrodniczej nieprawidłowe, niewłaściwy sposób jego rozumienia, tak? Jest to błędne. Ale tutaj rzeczywiście można by pewnie przy jakimś takim zanalizowaniu dokładnym dałoby się pewnie obronić, że ojciec jest właśnie tym elementem czynnym. I tutaj odpowiedź na te trudności jest następująca. W rodzeniu człowieka matka dostarcza materii jeszcze nieuformowanej. Uformowanie pochodzi właśnie od ojca. To jest mocno, oczywiście ten argument jest mocno oparty, mocno jakby w dużym stopniu się opiera na tej wiedzy przyrodniczej, którą oni mieli, ale w jakiejś mierze dałoby się to obronić. A ten drugi zarzut tutaj jest bardzo ciekawy, bo to, że matka bardziej cierpi w momencie, kiedy rodzi, że więcej miłości daje, więcej jakby daje w to rodzenie dzieci, to tutaj Tomasz to zauważa jak najbardziej, ale mówi, że to jest raczej przyjaźń, która jest miłowania, jakby przyjaźń, która z tego się rodzi, która jest owocem miłowania, jakby miłość za miłość, nie tyle za urodzenie, tylko za miłość. Czyli jakby nie tyle my matkę mamy kochać, bo nas urodziła, tylko dlatego, że nas kocha, to mamy ją kochać, a ojca dlatego, że jest ojcem. Tak mniej więcej to wygląda. Ojca mam kochać, bo jest ojcem, a matkę dlatego, że nas kocha. Tak można mniej więcej to streścić. Artykuł 11. Czy człowiek ma więcej miłować swą żonę niż swego ojca i matkę? To jest bardzo praktyczne zagadnienie. Wiele małżeństw też stoi przed takim problemem, czy bardziej właśnie mąż ma kochać żonę, czy ojca i matkę. I wydaje się, że więcej swą żonę, ponieważ po pierwsze nikt nie porzuca jakiejś rzeczy, jak tylko dla czegoś, co bardziej kocha. Otóż w Księdze Rodzaju powiedziano, że dla żony opuści człowiek ojca i matkę, powinien więc wobec tego bardziej kochać żonę. Zupełnie logiczne. Po drugie, apostoł pisze do Efezjan: mężowie mają miłować żony swoje jak siebie samych. Otóż człowiek powinien bardziej kochać siebie, aniżeli rodziców. Wiemy, że najpierw siebie, potem dopiero bliźni. Zatem powinien też bardziej miłować żonę niż rodziców. Po trzecie, gdzie jest więcej powodów do miłowania, tam też powinna być większa miłość. Otóż w przyjaźni dla żony jest wiele powodów kochania. Mówi bowiem filozof, że w tej przyjaźni znajduje się i użyteczność, i przyjemność oraz, jeśli małżonkowie są cnotliwi, także cnotliwość. Zatem większa ma być miłość do żony niż do rodziców. Zupełnie oczywiste. Ale z drugiej strony, tak samo tutaj odnosząc się do listu do Efezjan, możemy przeczytać: mąż powinien miłować, i to jest tutaj takie bardzo takie, powiedzmy, typowe, takie operowanie słówkami, bardzo ciekawe,
Bo tutaj w liście do Efezjan czytamy, że mąż powinien miłować żonę swoją, ale jak własne ciało. A właśnie, ale powiedziano przecież wcześniej, że człowiek powinien miłować bliźniego więcej niż własne ciało. Spośród bliźni większa miłość należy się rodzicom. Zatem im należy się większa miłość niż żonie. Ostatecznie więc jednak żona tu jakby przegrała, tak? Ale oczywiście jakby rozumiemy, że znowu to jest właśnie subtelne, bo znowu mamy z jednej strony tą zasadę, ten początek, rodzice są tym początkiem, ale żona jest tym elementem bliższym. I znowu mamy do czynienia z tym takim bardzo subtelnym rozróżnianiem i umieszczaniem na różnych płaszczyznach tego zagadnienia. Czy w sensie takim bezwzględnym właśnie rodzice są początkiem, żona jest bliższa. I to odpowiedź jest taka. Wiemy już z artykułu 7 i 9, że stopnie miłości ustala się według treści dobra i według łączności z miłującym. Ze względu na treść dobra, który jest przedmiotem miłości, bardziej należy miłować rodziców niż żonę, jako że rodziców miłuje się z powodu tego, że są początkiem i dobrem wyższego rzędu. Biorąc jednak pod uwagę powód łączności, większa miłość należy się żonie, jako że mąż i żona są ze sobą złączeni tak, że stanowią jedno ciało, jak to stwierdzone jest u Mateusza, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tak zatem miłość do żony ma być mocniejsza, natomiast rodzicom należy okazywać większy szacunek. I to jest coś, co już jakoś logicznie nam się zaczyna jakoś tak faktycznie przypominać to, co zasadniczo ludzie jakoś próbują realizować. I tak właśnie, nie wiem, ile jeszcze mamy czasu? Już kończy się, tak? Nie mamy jeszcze. To tylko ostatni, 13 artykuł, czy porządek miłości pozostanie w niebie. Bo można się zastanawiać, no dobrze, to wszystko dotyczy kwestii doczesnej, tego, w jaki sposób ten porządek miłości ma tutaj na ziemi się realizować. Już rozumiemy, że bardziej krewnych mamy miłować, ojca przede wszystkim po sobie samym, potem też i matkę, i żonę, i dzieci swoje też, prawda, i tak dalej, i krewnych, i wszystkich tych współobywateli, i współtowarzyszy. Ale tutaj pytanie, a co będzie w niebie? Kiedy już do nieba się dostaniemy, to jak tam to będzie wyglądało? Więc wydaje się tutaj, pisze Tomasz, że ten porządek miłości w niebie nie pozostanie. Daje tutaj kilka zarzutów. Natomiast w odpowiedzi pisze, że jednak przecież, to właściwie set kontra jest, że przecież stan chwały nie zniszczy natury, lecz ją wydoskonali. Otóż porządek miłości wyżej wspomniany pochodzi od samej natury, wszystko zaś z natury miłuje siebie bardziej niż innych. A więc porządek miłości pozostanie w niebie. A więc w niebie ciekawa rzecz, że również w jakiejś mierze zostaje ten porządek, o którym żeśmy mówili, tyle tylko, że już jednak trochę zmodyfikowany. Tutaj w odpowiedzi Tomasz dokładnie to precyzuje. Pozostanie porządku miłości w niebie jest konieczne co do miłowania Boga nade wszystko, więc to jest jasne. Będzie to czymś zupełnie prostym, skoro człowiek będzie się radował Bogiem w pełni. Natomiast co do porządku miłości siebie samego w stosunku do miłości bliźnich, to trzeba już rozróżnić. Jak wiemy z artykułu 7 i 9, stopnie miłowania mogą być różne, zależnie albo od różnicy dóbr, jakich ktoś życzy drugiemu, albo od natężenia miłości. W pierwszy sposób więcej niż siebie będziemy miłowali ludzi lepszych, a mniej ludzi mniej dobrych. Czyli w niebie będziemy lepiej, większą miłością będziemy kochali ludzi lepszych, jakby życząc im większego dobra niż tych ludzi mniej dobrych. Każdy bowiem człowiek szczęśliwy będzie chciał, by każdy otrzymał to, co mu wyznaczy sprawiedliwość Boża. Będziemy się cieszyć z tego, że jakiś wielki święty ma większe szczęście niż my, bo to jest właśnie sprawiedliwe. Będziemy się cieszyli, że tak właśnie jest, że on jest od nas szczęśliwszy i od też naszych bliskich, którzy są w tym niebie również. Będziemy się cieszyli, że tamten jest lepszy. Jako że w niebie wola ludzka będzie w całej pełni dostosowana do woli Boga, nie będzie też w niebie sposobności zasługiwania na większą nagrodę, jak to ma miejsce w życiu ziemskim, gdzie można dążyć do większej cnoty i nagrody. W niebie bowiem wola każdego człowieka spocznie w tym, co zostało ustalone przez Boga, czyli będą ludzie po prostu pełni spokoju, ciesząc się tym, co mają, już nie oczekując niczego więcej. Natomiast w drugi sposób człowiek będzie miłował siebie samego więcej niż bliźniego, nawet lepszego od siebie, w jakiś sposób większy. Dlaczego? No bo wiemy, że siła miłości pochodzi od miłującego podmiotu. Człowiek sam sobie jest bliższy niż jaki inny, niż ktokolwiek inny. Każdemu daje Bóg dar miłości po to, by najpierw skierował swój umysł ku Bogu, to znaczy miłość samego siebie, a następnie by pragnął, by i inni ku Bogu skierowali swe dusze oraz by stosownie do tego działali. Co zaś tyczy porządku w stosunku do bliźnich, to każdy będzie więcej miłował miłością wlaną po prostu tych, którzy są lepsi. Całość bowiem życia w niebie polega na zwróceniu duszy do Boga. Stąd zaś wyniknie, że całość porządku, w jakim będziemy miłować bliźnich, będzie ustalana według tego, jak na to patrzeć będzie Bóg. A więc bardziej będzie miłowany i za bliższego miany ten, kto jest milszy Bogu. Czyli w większym stopniu jednak będzie ten aspekt podkreślony, tak, kto jest bliższy Bogu.
W niebie bowiem nie będzie już potrzeby dbania o kogoś w sprawach koniecznych w życiu ziemskim. Właśnie, już nie będzie trzeba troszczyć się o dzieci, nie będzie trzeba troszczyć się o żonę, o rodziców na starość, a więc już tego wymiaru miłości ku bliskim nie będzie. I dlatego jakby akcent przesunie się w stronę właśnie miłowania tych, którzy są lepsi. Tak? Bo tam nie będzie potrzeby, nie będzie w ogóle dbania o potrzeby innych. Niemniej jednak i w niebieskiej ojczyźnie przetrwają liczne powody miłowania osób sobie bliższych. A więc mimo wszystko, bo w duszy będącej w niebie nie zanikną godziwe przyczyny miłowania. Ludzie będą pamiętali o tym, że ktoś był czyimś synem czy ojcem i tak dalej. Jednakże nad wszystkie te powody nieporównanie wyżej stać będzie powód miłowania pochodzący z bliższości w stosunku z Bogiem. A więc ta relacja z Bogiem będzie zdecydowanie ważniejsza niż tutaj na ziemi. I to w ten sposób Krzyżu Święty.